Dzień dobry kochani, witamy was serdecznie w kolejnym vlogu na naszym kanale. My rozpoczynamy kolejny jakże słoneczny dzień w Egipcie. Mamy dzisiaj wam bardzo dużo do opowiedzenia, bardzo dużo do pokazania. Przemysław, może ja dam też tobie, żebyś ty się tutaj mógł przywitać. Coś nie jesteśmy skoordynowani z samego rana, ale najważniejsze, że mamy dużo do powiedzenia. Ja to zawsze mam taką koszulę z taką kieszonką, więc zawsze kartę do pokoju sobie wkładam tutaj i mi jest wygodnie. I mogę włożyć telefon do kieszeni. Teraz nie mam tej koszuli, więc kartę włożyłem do spodenek i telefon trzymam w ręce, więc mi jest teraz niewygodnie, żeby to przejąć. O, nagrywasz teraz jak moja mama, wsadziłeś palec w ekran. Zażegnaliśmy kryzysową sytuację, więc teraz mogę przywitać się z wami już oficjalnie. Kochani, witamy was w kolejnym słonecznym dniu w Egipcie. Rozmawialiśmy dzisiaj rano z mamą, mówię, że jest taka jakaś znowu kolejna burza śnieżna. Tak, zamieć śnieżna w Polsce, ponoć bardzo wieje, jest niesamowicie dużo śniegu. No my tutaj śniegu nie mamy, ale mamy bezchmurne, piękne, cudowne niebo. Idziemy teraz na śniadanie i bierzemy taksówkę, jedziemy do naszego znajomego, do hotelu. 15 minut chyba drogi stąd, także pokażemy wam też inne miejsce. Bardzo się z tego powodu cieszymy. O, jak wieje, jak zimno, kochani, tutaj jest. Przyszedłem jeszcze na sekundę na plażę pokazać wam, jak o poranku pięknie tutaj to wszystko wygląda. Dla osób, które jeszcze nie widziały, serdecznie was zapraszam, abyście obejrzeli poprzedni film, ponieważ tam pokazujemy wam cały ten piękny, cudowny obiekt. Naprawdę bardzo ładnie tutaj wszystko jest przygotowane. Zobaczcie na te parasole. Ja uwielbiam, jak słońce w morzu czy też oceanie, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, odbija się. Właśnie zobaczyłem, że coś mi się nie nagrało. Chodziło mi o to, że tworzy taką piękną taflę słońce odbijające się w morzu czy też oceanie. Na terenie hotelu znajduje się również prywatny hotelowy ogród, gdzie uprawiane są warzywa, zioła. Wszystkie te rośliny możemy sobie zamówić na śniadanie, do obiadu, na kolację. Znajdują się w bufecie sałatkowym. Zobaczcie, tutaj panowie pracują, uprawiają to prężnie. Mamy zioła, oregano, majeranek. Tutaj rośnie chyba kapusta, z tego co widzę, przynajmniej tak mi się to kojarzy. Tutaj mieliśmy lawendę, rozmaryn. Zajęliśmy właśnie stolik i zamieniliśmy się przypadkowo, ale poniekąd celowo też miejscami. Tak, wczoraj rozmawialiśmy o tym, że my jak dosiądziemy jeden stolik i jedno miejsce, to potem się z niego w ogóle nie przesiadamy. I dzisiaj jakoś tak spontanicznie usiadłem tutaj. Nie było to zamierzone, nie było to zaplanowane. Teraz opalam prawą część mojego ciała. Idziemy i zamawiamy herbatki, kawki, idziemy wybrać śniadanie i jedziemy stąd już, ponieważ no już tutaj wszystko wam pokazaliśmy. O tym bufecie właśnie wspominałem. Zobaczcie, mamy i sałatę, i kapusta, i pomidorki, marcheweczka, ogórki. Tutaj mamy różnego rodzaju sery, sosy chyba są z drugiej strony. Tu gdzieś widziałem hummus. Moim takim ulubionym śniadaniem wakacyjnym są właśnie świeże warzywa, czyli marcheweczka, ogórek w połączeniu z hummusem. O, właśnie go namierzyłem. Ja
jakby się ktoś kiedyś zastanawiał, czy warto z nami jeździć na All Inclusive. Nie, kochani, nie warto, z tego względu, że nasze śniadania są bardzo monotonne. Patryk zawsze zamawia omleta. Mnie już nawet nie dziwi, że ty to pokazujesz. Później się wszyscy ze mnie śmieją, że ja jem jak jakiś wróbelek. A to nieprawda. Ja po prostu rozpoczynam dzień zawsze delikatnie, żeby mi nic na żołądku nie ciążyło. Tak, ja tutaj zawsze tradycyjnie ogórek, marcheweczka, hummus albo pasta tahini z ichniejszym pieczywkiem. No i oczywiście dla osłody mamy tutaj hałwę w różnym wydaniu z owocami i orzeszkami. Kawka, herbatka, soczek pomarańczowy i tak można rozpoczynać każdy dzień. Jeszcze tylko odnośnie kawy chciałem powiedzieć, że ja uwielbiam właśnie w hotelach tą taką kawę z ekspresu przelewowego, tak to się chyba nazywa. On nie jest taki, że się naciśnie guzik, kawa się robi, tylko ona się właśnie parzy długo, później jest właśnie w takim dzbanku. No ja właśnie... ci nie powiem, ponieważ ja raczej się tutaj cały czas herbatką. No i to jest moje życie tutaj. My jesteśmy już gotowi do drogi. Przemysław właśnie ogarnia nam taksówkę, a ja chciałbym wam powiedzieć, że sponsorem dzisiejszego odcinka jest oczywiście portal serwis wakacje.pl, w którym możecie wyszukiwać sobie najlepsze, najfajniejsze i najtańsze wakacje, czy to na ferie, czy to na różne wszelakie okazje. Jeżeli chcecie wyjechać, chcecie się zresetować, to na wakacje.pl znajdziecie najlepsze i najfajniejsze oferty. Każdy kadr jest tutaj jak z filmu. Przemysław, co ty tam liczysz? Gdzie ty mnie dzisiaj zabierasz? Liczę, bo byłem właśnie w recepcji wymienić, chcę się wymienić, zamienić $100 na drobniejsze, z tego względu, że jak będziemy chcieli płacić za taksówkę albo gdzieś po prostu zapłacić, to lepiej mieć te drobne pieniądze. W Egipcie można płacić albo dolarami, albo euro, albo ichniejszą walutą. Im drobniej się ma, tym lepiej popróbują oszwabić po prostu na każdym kroku. Wczoraj jak byliśmy na spacerze, bo poszliśmy się przejść tutaj, tak zobaczyć, co jest w okolicy. Było tak gorąco, nie spodziewaliśmy się i chcieliśmy wrócić taksówką z powrotem. To najpierw było tak, $5. Wsiedliśmy do taksówki i już było $10. Jak nas odwiózł tutaj pod hotel, to już było $20. Tak, i mówił, że z $10 za osobę, przecież tak się umawialiśmy. Dokładnie, a rezydent z wakacje.pl na lotnisku powiedział nam, że najlepiej korzystać jest tutaj z Ubera, z tego względu, że macie z góry podaną cenę i wiecie, ile się po prostu zapłaci. Oczywiście cena podana jest w ichniejszej walucie, więc można to sobie przeliczyć. Na lotnisku można kupić kartę. My też właśnie kupiliśmy kartę SIM, żeby mieć tak całodobowy dostęp do internetu. Więc zamawiamy teraz sobie Ubera, jedziemy do tego hotelu. Ale się... Zmachałeś? Tak. Wybacz, Przemysław, że tak cię dosiadłem, ale ja tutaj nie mam w ogóle z tyłu miejsca. Słuchajcie, jaka historia. Oczywiście zamówiłem dla nas Ubera. Wybrałem tą opcję komfort, my sobie weźmiemy tak sobie luksus, bo pojedziemy. Miała po nas przyjechać Skoda Octavia. Przyjechało coś, czego marki samochodu nie jestem w stanie nawet zdefiniować. Trzymam duszę na ramieniu, czy na pewno dojedziemy, czy na nic nie odpadnie. Tak, no jedziemy sobie tutaj z panem. Zobaczcie, jak to wygląda od strony niehotelowej. No, tak to się wszystko prezentuje, także jedziemy do Rixos Hotel, coś tam. Ja muszę wam powiedzieć, że bardzo, ale to bardzo lubię ten klimat. Nie każdy jest na to gotowy psychicznie i no czasami można o swoje życie troszeczkę się martwić. Oczywiście tutaj żartujemy. Ale ma to taki swój klimat, takie po prostu miejsca, które są takie dzikie w swoich zachowaniach, dzikie w swojej naturze. No właśnie po to się wyjeżdża, żeby czegoś nowego doświadczyć, żeby się pośmiać, jest na wesoło. Pan teraz jest tutaj, zastanawia się, co my robimy, dlaczego my nagrywamy. Wyłączył nam nawet muzykę, żeby nam nie przeszkadzać, także zobaczcie, bardzo fajnie, w komfortowych warunkach można tutaj podróżować. Cosa clara, si tiene gato no me mire hacia la cara. Ojo con las palabras de pique son malas. Es un secreto, pero a Chencho no le asara. Ella y ese piquete con ese culito que se sabe mover. No van a defender ni hielo en el Cartier. Llaman y la llaman, no son ni las 12. Ella y ese piquete con ese culito que se sabe mover. No van a defender ni hielo en el Cartier. Como sus amigas ya salió del closet. Dotarliśmy właśnie do hotelu, mieliśmy jeszcze szybkie oprowadzenie.
Na początek dostaliśmy taką kabanę, gdzie mamy leżanki w cieniu, takie kanapy, mamy lodówkę, dostaliśmy też wino musujące. Tutaj mamy Patrycjuszka leżącego tak, na... Tak, ja dzisiaj naprawdę czuję taki wybitny reset i relaks. Właśnie siedzimy z Piotrkiem i sobie tak rozmawiamy cały czas o tym, że dzisiaj jest taki chillowy na maksa dzień, prawda? Czuć to po prostu w powietrzu. Czuć to w energii, bardzo fajne miejsce. Przenieśliśmy się na jeden dzień do innego hotelu, więc też fajnie, bo będziemy mieli porównanie. Zobaczcie, kochani, przyleciałem na pierwszy trening w nowym roku. Przemysław tutaj ogarnia robotę, pracujemy wszyscy razem. Zobaczcie, pot i łzy. Piotrek ciśnie ćwiczenia, ja go instruuję, jak ma zrobić, żeby po prostu dobrze... Ile jeszcze? Jeszcze pięć. Raz, dwa... Że bardzo fajnie się spaceruje po takiej siłowni na otwartym powietrzu. Może powinienem tutaj jakieś ćwiczenia wykonać, ale niestety wszyscy się tutaj ze mnie śmieją i mówią, że ja to mogę tylko tutaj wodę każdemu donosić. La cosa clara, si tiene gato no me mire hacia la cara. Ojo con las palabras de pique son malas. Es un secreto, pero a Chencho no le asara. Ella y ese pique, con ese culito que se sabe mover. No vas a defender ni hielo en el Cartier. La mano y la llama no son ni las 12. Ella y ese pique, con ese culito que se sabe mover. No vas a defender ni hielo en el Cartier. Como sus amigas ya salió. Spaceruję właśnie po plaży, zobacz jakie piękne miejsce znalazłem. Ja nie wiem, czy tu w sumie można wziąć ślub? Nie, raczej chyba nie, ale na pewno można zorganizować sobie tutaj jakąś taką cudowną, romantyczną randkę, kolację przy zachodzie słońca. Bardzo fajnie to wygląda, zobaczcie, kwiaty, poduchy, co więcej potrzeba. Nam dzisiaj totalnie nie chce się nic robić, siedzimy w kabanie i odpoczywamy. No oprócz treningu nie zrobiliśmy nic, to znaczy Przemysław z Piotrkiem. Ja sobie siedzę i wygrzewam moje cztery chude litery w tych cudownych warunkach, w tych cudownych okolicznościach. Se ve bien chimbita, no me puso lo coqueta, to tiene una faceta bebé, cartera rosita. Za chwileczkę jeszcze wam opowiemy, na co trzeba zwrócić uwagę podróżując, żeby nie było takich sytuacji, jaka spotkała Piotrka. Piotrek leciał z nami samolotem i na lotnisku, mimo że przeszedł jedną kontrolę, na drugiej cofnęli go i musiał tym samolotem wrócić do Polski. Chciałbym, żeby opowiedział wam dokładnie, ponieważ mnie przy tej sytuacji nie było, a myślę, że to jest bardzo ważne i to jest taka ogromna przestroga dla nas wszystkich, żeby zachować taką szczególną ostrożność. Naprawdę ja, jak doskonale wiecie, nie do końca przepadam za lataniem samolotem, a jeszcze w takich sytuacjach, kiedy trzeba mieć naprawdę bardzo dużą kontrolę nad tym wszystkim, myślę, że to będzie idealna i bardzo fajna wskazówka dla nas wszystkich. Ella y ese piquete con ese culito que se sabe mover. No vas a defender ni hielo en el Cartier. La mano y la llama no son ni las 12. Siedzimy tak już od 15 minut i układamy kostkę Rubika. 21 na 21 na 21, największa kostka Rubika. Znaczy już nie Rubika, tylko innej firmy. Na świecie! Zobaczcie, kochani, jak, na jakim etapie zaawansowany Piotrek już jest. Piotrek, w ogóle jesteśmy w szoku, że ty tutaj do nas doleciałeś. Powiedz mi, co tam się po drodze wydarzyło. Miałem uszkodzony lekko paszport, o czym nie wiedziałem. Udało mi się wylecieć z Polski, udało mi się wbić wizę w mój paszport, ale nie udało mi się przejść przez bramkę, gdzie był celnik, który kartkując mój paszport przez przypadek wyrwał pierwszą stronę ze zdjęciem.
i odesłał mnie do tego samolotu, którym przyleciałem. Ja bym jeszcze... Następnym razem po prostu musisz chodzić za nami w te kolejki, do których my mamy... Tak, właśnie, ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko to, że udało ci się nie dość, że tu dolecieć, to jeszcze poznać nas przez naszą wspólną znajomą. Tak, ale teraz chcę o tym powiedzieć, że to było bardzo wkurzające, jak widziałem was w samolocie. Zapoznaliśmy się i jeszcze powiedzieliśmy, że spotkamy się. I widziałem was, jak przechodzicie na drugą stronę, a ja już wiedziałem, że zostałem zatrzymany. Wiedziałem, że nie skończy się to tak, jak bym chciał, więc no cóż. Niestety, ale zobacz, suma summarum, siedzimy sobie, wygrzewamy się w pięknym słoneczku, tak. Mamy cudowne towarzystwo, no czego chcieć więcej, układamy kosteczkę. Kostunie. Tak, najmniejsza, największa kostka chyba prawie jaka istnieje, czy największa? Największa kostka. Jaka powstała, także będziemy tutaj sobie siedzieli, mamy jeszcze kilka dni i będziemy układali, tak, no i zobaczymy. Tak, dokładnie. Pozdrawiam. Aha, jeszcze jedna ciekawa historia, bo okazuje się, że na lotnisku to bardzo przydatna wiadomość dla Państwa. No, stawcie uszy. Naprawdę. Można na lotnisku Chopina w Warszawie wyrobić paszport w 15 minut. Jest to paszport tymczasowy na ponad pół roku. Ale taki paszport można wyrobić i tak też zrobiłem, uczyniłem, poszedłem na lotnisko, wyrobiłem sobie paszport i przyleciałem drugi raz. Szkoda tylko, że tutaj się nie udało tego wyrobić, co? No, najgorsze jest to, że gdybym wiedział, że paszport jest uszkodzony, to bym wcześniej, bo miałem dużo czasu na lotnisku, zanim wyleciałem za pierwszym razem, bym sobie go po prostu wymienił. Wróciliśmy już do naszego hotelu, mamy kolejny dzień, zobaczcie jak gorąco musi być. Morsowania ciąg dalszy, kochani, mamy dzisiaj tak piękną i tak upalną pogodę, że nawet ja wszedłem dzisiaj do basenu, jest około 30 stopni, nawet na śniadaniu już było czuć, mimo że tutaj poranki są bardzo, były bardzo chłodne. Dzisiaj byłem w klapkach, w krótkich spodenkach, więc jest po prostu obłędnie. Bez bielizny termicznej. Ile nam dni zostało jeszcze? Jeszcze 3 dni, dwa pełne dni, a trzeciego wylatujemy tak, że nie możemy się już doczekać, aż wyściskamy się z Parysem, ale wczoraj i dzisiaj w sumie mamy taki najfajniejszy i najlepszy dzień. Proszę bardzo się odsunąć, skakuję do wody. Jest głęboko tu? Ile... Nie, jest wodoodporny. Proszę pokazać. Nie wiem, czy wiecie, Patrycyszek wspominał to nie raz. Był w sekcji pływatnej, pływackiej, zdobywał nagrody. Był ja jakimś nawet czempionem. Medale otrzymywałem, miałem srebrny i ten brązowy, tak? Trzeci to jest brązowy, także naprawdę... Złotego? Nie, złotego nigdy nie miałem. A wstydź ty się, ja dziękuję. To ja się z taką osobą zacząłem spotykać bez złotych medali. Kochani, dziękujemy wam bardzo za oglądanie tego filmu. W komentarzu przypiętym w opisie pod tym filmem zostawimy wam link bezpośrednio do tej oferty. Do wakacje.pl, jeżeli chcecie zabrać gdzieś nas na wakacje, śmiało wchodźcie w ten link, wykupujcie wakacje dla naszej dwójki i dla siebie. Będzie nam naprawdę niesamowicie miło, jeżeli spędzimy razem troszeczkę czasu. My się z wami żegnamy. Zobaczymy, czy jeszcze będziemy coś nagrywali tutaj na wyjeździe, ale raczej wydaje mi się, że troszeczkę się wyciszymy, odpoczniemy i zregenerujemy, żeby wrócić do Polski i z taką nową, świeżutką energią z wami się powitać. Także co? My nie przedłużamy, serdecznie was zapraszamy do zasubskrybowania naszego kanału. Zostawcie koniecznie komentarz, ponieważ dzisiaj idziemy po pocztówki i będziemy wysyłali losowo do 3 osób, które zostawią komentarz pod tym filmem. Także piszcie śmiało, piszcie co chcecie, piszcie jak wam się podoba taki film. Albo opiszcie jakąś swoją przygodę z wakacji, która była troszeczkę taka nie za ciekawa. Kochani, no i oczywiście nie zapomnijcie o tym, że mamy Dzień Babci, Dzień Dziadka, więc pamiętajcie o swoich najbliższych, najbardziej ukochanych dziadkach. Koniecznie złóżcie im życzenia. My ściskamy naszą babcię z całych sił. Życzymy ci, babciu, wszystkiego co najlepsze, zdrówka, szczęścia i żebyś jak najdłużej tutaj z nami była.